Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z serii Pigułka Wiedzy. Dzisiaj będziemy sobie mówić na temat tego, jak sposób żywieniowy oraz suplementacyjny przeciwdziałać skutkom braku snu. Zapraszam. Snu nie da się wyeliminować z naszego życia. Trzeba sobie powiedzieć to otwarcie. Jeżeli będziemy nie dosypiali chronicznie, w końcu przyjdą pewne tego skutki uboczne, ale. Mogą być takie etapy w naszym życiu, że nie będzie tego czasu, żeby się wyspać, albo nie będzie możliwości, ponieważ będziemy mieli płaczące w nocy dziecko, które trzeba będzie przecież uspokoić. Jak sobie wtedy z tym wszystkim radzić? Na szczęście są pewne zabiegi żywieniowe oraz suplementacyjne, które dzisiaj wam przedstawię, które pozwalają w pewnym stopniu zrekompensować właśnie te skutki niedospania. Zacznijmy od zabiegów żywieniowych. Więc przede wszystkim nie powinniśmy być w deficycie energetycznym. Deficyt energetyczny powoduje obciążenie naszej osi związanej z nadnerczami i uwalnianiem energii z naszych zasobów. Więc powinniśmy być w okolicach zera energetycznego albo ewentualnie z małą nadwyżką energetyczną. Poza tym, powinniśmy bazować na źródłach skrobi, źródeł węglowodanów, takich jak ziemniaki, ciemne pieczywo, ciemne makarony, brązowy ryż Kasze i tym podobne. Z tego tytułu, że energia z nich uwalniana jest rozkładana powoli do glukozy, i dzięki temu mamy stały napływ energii przez długi okres czasu z posiłku, który zjedliśmy. Kolejna kwestia związana z żywieniem to taka, że aby Zapewnić sobie stały napływ energii spożywienia, tych posiłków powinniśmy mieć tak naprawdę od 4 do 6 w ciągu dnia. Ponieważ posiłek, jeżeli będzie zbyt rzadko spożywany, niestety będziemy musieli znowu wtedy bazować na energii, którą mamy zmagazynowaną wewnątrz organizmu i obciążać dodatkowo naszą oś związaną z nadnerczami, która i tak jest bardzo mocno obciążona w wyniku niedoboru snu. Kawa. Jest znakomitym remedium na niedospanie. Jednakże powinniśmy zwrócić uwagę na to, że wypijanie pewnej ilości kaw niestety buduje tutaj tolerancję i w związku z tym niestety nie będziemy czerpali z tego tytułu korzyści. Dlatego powinniśmy ograniczyć się do dwóch, trzech kaw na dobę, a jeżeli brakuje nam i tak energii, mamy jeszcze pewne suplementy, o których za chwilę powiem więcej. Dobrym substytutem dla kawy może być też kakao. Tutaj zawarte w niej polifenole i teobromina usprawniają krążenie krwi mózgowej, dzięki czemu mamy troszeczkę więcej glukozy napływającej do naszych neuronów i możemy poczuć się troszeczkę bardziej świeżo. W naszej diecie warto też, żebyśmy uwzględnili jagody goi. One nie będą wskazane dla osób, które borykają się z SIBO, są niestety bardzo FODMAPowe, jednakże jagody goi dla tych osób, które mogą je spożywać, będą przynosiły korzyści z tego tytułu, że będą kontrolowały wyrzuty kortyzolu, obniżając jego poziom. Tym samym będziemy mniej fatygowali naszą oś związaną z nadnerczami. A teraz na temat suplementów, które będą pomagały nam podnosić nasz status energetyczny. Jednym z nich jest tyrozyna. Tutaj dawkowanie w okolicach około 1 g na porcję dwa razy dziennie na przykład, pozwala zwiększyć naszą wytrzymałość, zmniejszyć stopień znużenia i zmęczenia. Możemy ją też zastąpić formą enacytylowaną, enacytyltyrozyną, Którą wtedy dawkujemy w ilości 350-700 mg na porcję. Poza tym, w okresie, kiedy jesteśmy obciążeni niedoborem snu, można stosować też ornitynę HCl. Tutaj, dawka 500 mg ornityny HCl, co przekłada się na 400 mg czystej ornityny, poprawia głębokość, jak i długość snu. I tutaj też stosowanie ornityny HCl. Okazuje się, że działa synergistycznie z kafeiną, ponieważ wypicie porcji kawy razem z ornityną HCl zwiększa naszą wytrzymałość zdecydowanie bardziej niż wypicie kawy solo. I tutaj w badaniu okazywało się, że po prostu osoby, które stosowały jeszcze równolegle ornitynę, były później w ciągu dnia zmęczone niż osoby, które jej nie stosowały. Innym suplementem, który warto stosować w okresie niedoboru snu jest DHA, który jest. Prekursorem hormonów płciowych, a także odwrotnie koreluje z poziomem kortyzolu. To znaczy, że w momencie podaży dodatkowej DHA mamy niższy poziom kortyzolu, co działuje na nas oczywiście korzystnie. Innym preparatem, który może okazać się dla nas korzystny w tym okresie jest 5-HTP, czyli 5-hydroksytryptofan. Tutaj dawka 200 mg przed snem wydłuża czas fazyrem, skraca czas snu poza fazą REM, co przekłada się na subiektywnie lepszy stopień wyspania. Można to porównać w odczuciu do około 1-2 godzin dodatkowego snu. Innym bardzo dobrym preparatem, który możemy wykorzystywać w celu znoszenia skutków braku snu jest surbutiamina. Jest to pochodna witaminy B1, która jest rozpuszczalna w tłuszczach i tak jak pomaga ona też w transporcie glukozy, tak również wzmacnia neuroprzekaźnictwo w naszym mózgu poprzez oddziaływanie na pewne receptory. Dzięki czemu nasza chemia mózgu jest znacząco usprawniona, ale podnosi ona też znacząco stopień naszej wytrzymałości poprzez oddziaływanie na receptory dopaminowe. Mogą przydać się też niektóre zioła, tutaj na przykład maka, czy też rzęsień syberyjski, czy też koreański, które oddziałują na receptory dopaminergiczne. Dzięki temu zwiększają nasz poziom dostępnej energii, poprawia się nasz wigor oraz samopoczucie. Pomocne mogą być też niektóre substancje nootropowe z rodziny racetamów, tak jak na przykład coluracetam czy też oksyracetam, które oddziaływują na receptory dopaminowe. Tutaj, oksyracetam możemy stosować w zasadzie dzień w dzień, przez na, na przykład okres 6 tygodni, potem 2 tygodnie pauzy, natomiast soluracetam dosyć szybko buduje tolerancję, dlatego powinien być stosowany nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu i pamiętajmy zawsze z racetamem powinniśmy stosować źródło choliny, tak jak alfa GPC czy też dwuwinian choliny czy też CDP cholina, ponieważ drenują one nasze zasoby choliny i w ten sposób zwiększają ilość krążącej w mózgu acetylocholiny. Innym sposobem na Radzenie sobie ze skutkami niedospania poza żywieniowym oraz suplementacyjnym rozwiązaniem będą tak zwane power napy, gdzie przed drzemką, która docelowo ma trwać około 15-20 minut, wypijamy kawę. I tak tutaj kofeina... Wypita z kawy, zazwyczaj zaczyna działać po około właśnie tych 20 minutach. W większości przypadków, u niektórych osób niestety wcześniej, nie będą mogły one stosować typowego power-napu. W każdym razie nie przekraczamy tych 15-20 minut, i w momencie, kiedy czujemy, że zaczynamy zasypiać, przerywamy drzemkę i staramy się przywrócić już do normalnego biegu wydarzeń. Podsumowując. Snu nie możemy wykluczyć z naszego życia, i jeżeli będziemy go zaniedbywali, będziemy ponosili tego konsekwencje. I jeżeli możemy, tylko próbujmy to jakoś odespać. Natomiast jeżeli nie mamy możliwości przez natłok obowiązków albo bawienie dziecka w nocy, możemy to w pewien sposób żywieniowy czy też medytacyjny. Niwelować. Większości z nas już przytrafiły się takie etapy w życiu, że nie mieliśmy tego czasu na sen, czy też możliwości się wyspać. Jestem ciekaw, jakie Wy mieliście rozwiązania, które pozwalały Wam w tym okresie przetrwać. Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia.